Jak grać na dźwigni na giełdzie Binance i co to jest dźwignia? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Krypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam wytłumaczyć, jak grać za pomocą dźwigni na giełdzie Binance i w skrócie omówić, co to jest granie na dźwigni, ponieważ zauważyłem, że wiele osób nie wie, do czego to w ogóle służy. Ale zanim zacznę, oczywiście, jak na początku każdego filmu, przypominam, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna, a tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie obiecuję żadnych zysków. Przypominam również, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut. O stworzonym przeze mnie całkowicie darmowym poradniku. Jest to poradnik dla początkujących w świecie kryptowalut, który na pewno ułatwi Ci początek edukacji i przygody z kryptowalutami. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Jak możemy zobaczyć, na stronie Coin360 mamy dosyć stabilną sytuację na rynku. Bitcoin kosztuje 10 320 dolarów i jest na delikatnym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak jak większość altcoinów, również jest na bardzo delikatnym plusie bądź bardzo delikatnym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Nic ciekawego tu się nie dzieje. Dominacja bitcoina na dzień dzisiejszy to 59% na stronie coin 360, a z kolei na coin market cap 56,2 dominacji bitcoina. Moim zdaniem coin market cap pokazuje bardziej prawdopodobne dane, dlatego jeżeli chodzi o dominację, to patrzę właśnie na tę stronę. Ja zauważyłem, że jeszcze wyskoczyło mi jakieś zarabianie kawa tokens. Nawet nie wiem co to jest, będę musiał sprawdzić. Przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu, jakim jest granie na dźwigni na giełdzie Binance. Jeżeli masz konto na giełdzie Binance, to wystarczy, że wejdziesz w portfele i wejdziesz w Mergin Wallet. Na tym portfelu możesz używać dźwigni do grania. Jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdzie Binance, to może się założyć z naszego linku referencyjnego, który znajduje się w miejscu na opis. Pod każdym filmem masz linki do giełdy Binance oraz do giełdy BitBay. Także z tego linku możesz założyć sobie konto. Przechodzimy na giełdę. Zakładam, że już założyłeś sobie konto na tej giełdzie i przechodzimy w portfele oraz mergin wallet. Spot wallet to jest ten zwykły wallet, zwykły portfel, na którym trzymamy wszystkie nasze kryptowaluty czyli główny portfel. Mergin Wallet służy właśnie do grania na dźwigni. Przechodzimy w Mergin Wallet. Tu przy pierwszym wejściu w Mergin Wallet będziesz proszony o, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba zaakceptowanie regulaminu i zapoznanie się z ryzykiem, jakie poniesiesz grając na dźwigni. Co to w ogóle jest dźwignia? Jeżeli nie wiesz, co to jest granie na dźwigni, to jest to nic innego jak pożyczanie od giełdy Binance środków, żeby dysponować większym kapitałem. Przykładowo, tutaj mamy dźwignię razy 5. Przełączając, możemy sobie zrobić dźwignię razy 3. Confirm. I teraz właśnie mamy dźwignię razy 3. Dobrze, żeby teraz zagrać na dźwigni pozycję short bądź pozycję long, różnią się one tym, że pozycja short, jeżeli ustawisz pozycję short, to grasz na spadki i zarobisz wtedy, kiedy cena powiedzmy bitcoina, jeżeli obstawiasz bitcoina, no to spadnie. Jeżeli grasz pozycję long, to grasz pozycję na wzrosty, czyli zarobisz wtedy, kiedy bitcoin urośnie na cenie. Ale zanim będziesz mógł pożyczyć środki, czyli zagrać na dźwigni, musisz przetransferować środki ze swojego Spot Wallet na Margin Wallet. W tym celu dajesz transfer ze Spot Wallet do Cross Margin USDT amount i tu możemy wpisać kwotę, jaką chcemy przenieść na Margin Wallet. Możemy kliknąć Use Max i wtedy przetransferujemy wszystkie nasze USDT. Ja w celach yy, dla celów tego filmu przetransferuję równą stówkę, żeby łatwiej było liczyć. Konfirm. Taki transfer jest bezpłatny oczywiście i w tym momencie mamy już, no i mamy już 100 USDT przetransferowane na portfel Margin Wallet. Tu u góry widzimy oczywiście total balance w Bitcoinie i równowartość w dolarach. Dlaczego tu jest 104? Ponieważ to jest przeliczane z Bitcoina, a przez te parę dziesiąt sekund Bitcoin urósł nieco na cenie. W tym miejscu widzimy całkowity dług, jaki mamy do spłacenia. W tym miejscu margin level, czyli po założeniu konta. Kiedy nasza pozycja zostanie zamknięta automatycznie przez giełdę Binance, wytłumaczę to później, jak już otworzę pozycję. I tutaj widzimy profit and loss z dzisiejszego dnia. Ja wszystko wypłaciłem z Merging Wallet, dlatego mi wszędzie pokazuje plus 100, minus 100%. I zanim przejdę do pożyczania i ustawiania pozycji, chciałem Wam tylko wytłumaczyć, że dźwignia nie jest takim prostym narzędziem. Można na niej bardzo szybko zarobić, ponieważ dysponujemy większym kapitałem pożyczonym od giełdy. Ale dużo szybciej możemy też stracić cały nasz kapitał. Nie tak jak w przypadku otwierania zwykłej pozycji na spotwolecie, gdzie Bitcoin spadnie o 3%, to my stracimy tylko 3%. Tutaj bardzo szybko tracimy swój kapitał, ponieważ ta strata jest kilkukrotnie większa. Zatem przechodzimy do pożyczania. Ważną kwestią jest to, że jeżeli mamy USDT na swoim portfelu, czyli zabezpieczenie kapitału na margin wallet, my nie musimy teraz kupować bitcoina, żeby tego bitcoina pożyczyć. My możemy pożyczyć bezpośrednio, nie mając żadnego bitcoina, możemy sobie pożyczyć i tak jak widzimy, jak wejdziemy w borrow, to możemy zobaczyć, że opłata za godzinę za pożyczenie kapitału to jest 0,0011, coś tam, coś tam, coś tam procent, to jest za godzinę, jest to bardzo mało. Także te opłaty nie są jakieś zastraszające. Druga, drugi wiersz to ile mamy pożyczonych bitcoinów. Trzeci wiersz to ile maksymalnie teraz możemy pożyczyć, ponieważ mamy stówkę zabezpieczenie kapitału. Pożyczamy sobie całość za 100%, wychodzi nam 0.019 coś tam, coś tam bitcoina. Klikamy confirm borrow. I w tym momencie mamy pożyczone bitcoiny, żeby nimi grać. Tu trzeba jeszcze powiedzieć o kosztach takich transakcji. Oczywiście warto jest używać BNB do płacenia za koszty transakcji, ponieważ ta opłata jest wtedy 5% mniejsza. I jak możecie zobaczyć, już w tym momencie została naliczona pierwsza opłata BNB, którą będzie trzeba spłacić. Także jeżeli nie macie BNB, to sobie odznaczcie po prostu ten suwak. I tutaj u góry teraz możecie zobaczyć zawartość mojego portfela jest to 99.92, ponieważ została odliczona prowizja. Pożyczone pieniądze to 199,92 i total balans na moim. W to 299,84, dolarów ponieważ jest to dźwignia razy 3, czyli potraja nasz kapitał. Nie pożyczamy 3 razy tyle co mamy, tylko potraja nasz kapitał. Mamy swoją stówkę, dwie stówki doszły, teraz mamy trzy stówki. Zobaczcie teraz, że nasz margin level zmienił się na 1,5 i kiedy zejdzie na maksa, na czerwone pole, wtedy... Giełda Binance automatycznie zamknie naszą pozycję. Przedtem oczywiście dostaniemy maila, że nasza pozycja nadaje się do zamknięcia, ponieważ brakuje środków, to będzie w przypadku kiedy będziemy tracić nasz kapitał. A następnie, jeżeli nie doładujemy swojego konta, potwierdzimy, że nie ma sensu dalej trzymać tej pozycji, no to giełda zamknie tę pozycję i wyzeruje nasz balans. Jeżeli strzałeczka pójdzie w drugą stronę, to znaczy, że nie ma obaw na zamknięcie pozycji ze strony giełdy. Jak już mamy pożyczone bitcoiny, to teraz, żeby obstawić pozycję krótką, tak zwaną short, wchodzimy w trade. Trade do USDT i otwiera nam się normalna karta kupna i sprzedaży. Przełączymy sobie na wykres jednogodzinny. Jak widzimy, mieliśmy ładny spadek 3 godziny temu, i tu mamy cross razy 3, i możemy albo obstawić pozycję długą, czyli kupić bitcoinem za tą naszą stówkę, którą wpłaciłem na konto margin. I sprzedać jak będzie drożej, no ale wtedy nic nie zarobię. Tylko tyle, ile ten bitcoin pójdzie do góry. Ale grając w krótką pozycję, to tutaj mamy saldo naszych pożyczonych bitcoinów i teraz te pożyczone bitcoiny możemy obstawić. Wejdę na market, żeby szybciej transakcja została zrealizowana, i klikam sell BTC. W tym momencie sprzedałem moje pożyczone bitcoiny i mam 300 dolarów na koncie. Teraz trzeba czekać, jak cena się e, zacznie zachowywać. Ja nie będę tego pokazywał, po prostu wytłumaczę wam że teraz jeżeli cena spadnie, to ja odkupię te bitcoiny taniej, czyli zarobię. A jeżeli cena będzie rosła, to będę musiał odkupić po droższej cenie i wyjdę z pozycji ze stratą. Dlatego bardzo ważny jest stop loss, kiedy zakładamy pozycję na dźwigni. Przejdźmy teraz do tego portfela Merging Wallet i widzimy jak zachowuje się nasza pozycja, jaką mamy stratę bądź zysk w tym właśnie miejscu. Moja strata w tym momencie to 0,46%. Możemy przejść w pozycję i widzimy albo stratę, albo zysk, który mamy aktualnie na naszej pozycji. Pozycja jest cały, cały czas otworzona, a żeby ją zamknąć, to musimy odkupić te bitcoiny. Czyli przechodzimy w Trade, do USDT, otworzy nam się znowu karta sprzedażowa. Kupujemy, ja również zrobię to za market. Muszę tych bitcoinów odkupić tyle, ile pożyczyłem. Czyli najlepiej jest przejść. W wallet margin, i tu w tym miejscu kopiujemy sobie, ile musimy spłacić tego bitcoina. Przechodzimy znowu w trade do USDT. Otwiera nam się karta sprzedażowa. Ja wchodzę w market, żeby szybciej zakupić te bitcoiny. Wklejam tę kwotę. Daję Buy. Bitcoina poszło. Przechodzimy znowu w margin wallet. Czekamy, aż się załaduje. Już możecie zobaczyć, że jestem 39 na minusie. Klikamy Borrow Repay. Repay. Spłać całość. I w tym momencie mamy spłacone nasze bitcoiny. Cały czas rośnie nam dług w BNB, ponieważ będziemy musieli spłacić też koszty transakcji. Tak się otwiera i zamyka pozycję krótką. A jeżeli chodzi o pozycję długą, to najlepiej pożyczyć sobie tetera. Możemy pożyczyć 198 dolarów, dajemy 100%, confirm, i w tym momencie mamy Teterów 272, ponieważ tam były małe straty, tu jeszcze zostało trochę bitcoina, a cały nasz kapitał to 297 dolarów. Mamy Tetery, możemy otworzyć pozycję długą na bitcoinie, czyli klikamy trade, akurat ładna zielona świeca idzie, to wątpię, że nam się uda i trafimy, ale otwierając pozycję długą, znowu przejdę w market żeby transakcja została zrealizowana od razu, dajemy na 100% i kupimy tym samym 0.026 coś tam, coś tam bitcoina, klikamy buy BTC i mamy otworzoną pozycję długą. Teraz, jeżeli cena zacznie rosnąć, my będziemy na tym zarabiać, ponieważ tego bitcoina sprzedamy z większym zyskiem. Przechodzimy na wallet Margin i tu widzimy, że nie mamy już tethera, a za to mamy bitcoina. I oczywiście nasz wskaźnik zysku i straty. Tak właśnie wygląda gra na dźwigni. Jest to bardzo proste, nie jest to skomplikowane, ale jest bardzo, bardzo ryzykowne. Jeżeli nie grałeś nigdy, nie jesteś doświadczonym traderem, to polecam ci najpierw popróbować z małymi kwotami, na przykład stówką, żebyś dokładnie sam na sobie zobaczył, jak to działa, ponieważ przy takiej grze kapitał bardzo szybko może znikać. Ja na cele tego filmu oczywiście. Odsprzedam tego bitcoina od razu. Znowu daję market. Sell BTC, 100%. I sprzedany. Przechodzimy do margin wallet. Nasza strata łącznie z kosztami transakcji to 1,82. W dolarach jest to 1,81 na minusie, w bitcoinie jest to 1,43 na minusie. Widzimy, że jakieś tam resztki bitcoina zostały. Zawsze zresztą tak się dzieje. I mamy 297,5 tetera. Musimy to teraz spłacić. Spłacam oczywiście 100%, confirm. I mamy spłaconego Tetera. Tu mamy jeszcze problem, ponieważ BNB mamy na minusie. Też musimy spłacić BNB, ponieważ te, które poszły na koszty transakcji, są również pożyczone. W tym celu musimy przesłać ze spot wallet na margin wallet. Ja tam mam o 0,3 BNB, także spokojnie wystarczy na opłaty. Klikamy repay, repay, 100%, confirm. I mamy w tym momencie wszystko spłacone. Widzimy nasz balans na dzisiaj. Nie jest on zadowalający, ale nie o to chodziło, żeby zarobić, tylko żeby pokazać Wam, jak gra się na dźwigni. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. I kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.